Cześć, witajcie z tej strony Spider Vlog. A dzisiaj wlatuje przekładanie. A przekładanie dokładnie Katumiri Argentinensis. A nie zjadł tego robaka. Myślałam, że go zjadł w końcu. Ale pewnie go wyssał. Tak, wyssał go. No, więc jest to mały pajączek, L4. Była u mnie chyba L2, zrobiła dwie wielinki. Złapię trochę ostrości. Lekko wam przybliżyć. Muszę wiedzieć, o. Gówniak się rusza, o. Jest to mało popularny ptasznik ogólnie. Bo rzadki to nie jest, ale jest po prostu mało popularny. Mało hodowców ogólnie go ma w swojej hodowli, bo jest mało znany. Tutaj nie wiem, czy jest samiec, czy samica, bo tego jeszcze nie rozpoznam. Nie ma bata. No, więc będzie przekładany do takiego czegoś, takiego... Kamyczków jest dużo. Może lubi kamyczki. W zasadzie to nie wiem, czy lubi kamyki. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie sprawiał kłopotów. Bo wiem, że już tacie nieraz wyraz. On się chowa do dziury, więc myślę, że nie będzie skrąbry do biegania. Czekaj, go przykrę i pójdę po pensetę. Myślałam, że go sobie wezmę na rękę, ale... Może być ciekawie. Myślę, że to nie... zrobię coś takiego i wam przybliżę, żebyście widzieli, jak on tam przechodzi. Albo obniżę. O, jeszcze. O, teraz jest dobrze? Mam nadzieję, że jest dobrze. Jezus, się wystraszyłem, z którym... A mogę mu wyjąć po prostu po kawałku ziemi i go jakoś tam... Ale cisza zapadła. O, teraz go ładnie będę pokazać wam. O, ale pięknie. No więc zarąbiście. Nie. Schodzi, no i nie tędy, gdzie trzeba. No niestety gnój jest cholerny i wcale nie chce wchodzić. No więc to mi tutaj pomaga. O, w mordę. O, Jezus Maria. Ale to jest... No, to miał dobry pomysł. Ja się teraz boję, jak go będę ściągał. O, może tak go wezmę. Go rzucę po prostu. Nie, mi się wydaje, że trzeba go tutaj włożyć i po prostu zepchnąć. Ty mi... Złaś powiedziałem. Ty kurna gnoju, złaś stąd. O nie, trochę jego starej ziemi wypadło. Dobra, to się wymiesza. Czemu ten gnój nie chce zejść? Come on, no! To będzie... O nie, czekaj, bo wyszłem z kadru. Z nim. Gdzie on jest? Dobra, jeszcze dalej jest u dołu. Z nim, mówię wam, będzie więcej zabawy niż z tymi większymi ptasznikami, naprawdę. To jest po prostu małpa i weź go... Moim zdaniem to trzeba go wziąć do tego pojemnika większego. O, ty gdzie on jest? Nie jest tu dalej. Czemu ty nie chcesz schodzić? Wytłumacz mi to, chłopie. Chłopie, złaź stąd. Albo kobitu. Kobita! Bo ty mnie bardzo irytujesz. Będzie z nim więcej zachodu niż z dużymi, naprawdę. O, jest! Dobrze! O!
A już było z nim zabawy, nie powiem wam ile. O. Nie chcieliście by mieć takiego małego gówniaka i się z nim bawić. Oczywiście polecam, ma słaby jad. Trochę światło pykło. No więc... Jest sobie nasz nowy pajączek, ptasznik jest w nowym domku. Nie wyłaź mi do góry teraz, tylko zakończymy odcinek. Jak zwykle pająk mówi mi, żebyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę, więc... No jak mały baby pająk już mnie ogląda, tak wy byście mnie nie mogli oglądać. No ostatni kadr i koniec odcinka. Nara, cześć. To by było na tyle. No a ja teraz muszę posprzątać. Pa.